Ostatnim razem obiecałem, że wrócimy jeszcze do strony PGG i nieprawidłowości, jakie się pojawiają przy okazji tej wielkiej promocji Black Weeks. No, ja bym tego nie nazwał nieprawidłowościami, ale ewidentnie moim zdaniem jest to jakaś wielka ściema. Ale po kolei, bo proszę Państwa, to, że wszystko jest na zielono, to wcale nie znaczy, że jak jest zielone, to jest dostępne. Zresztą sytuacja jest dynamiczna, bo w tej chwili już tylko połowa mniej więcej jest na zielono, reszta jest na czerwono, druga połowa. Ale nie jestem w stanie tutaj prognozować, co stanie się w najbliższym czasie. To jest dla mnie również tajemnicą. Natomiast pokuszę się dzisiaj o prognozę na dłuższy okres czasu, w nieco dłuższej perspektywie, ale o tym za chwilę. O tym pod koniec. Natomiast teraz wróćmy jeszcze raz do tej strony PGG. To, że jest coś na zielono i tutaj napisano dostępny, dostępny, dostępny i tak dalej, to wcale nie oznacza, że to wszystko jest dostępne. Bo okazuje się, trzeba się zalogować najpierw, żeby to pokazać, więc ja się zaloguję tutaj. Tak, i teraz pokażmy to na przykładzie pierwszym z brzegu. Tutaj mamy karlik, dostępny jest, jak widać, luzem. No więc wejdziemy i spróbujemy go kupić, tak, koszyk. No i tutaj mamy wszystko, a już nie będę tutaj kodów rabatowych wpisywał, bo chcę tylko pokazać ogólną zasadę. Wybierzmy województwo, no bo to trzeba tutaj oczywiście wybrać województwo, kwalifikowany dostawca węgla w tym województwie i tak dalej, więc wybierzmy województwo. No i tutaj na przykład na północy, kujawsko-pomorskie. No i teraz trzeba wybrać KDW, czyli kwalifikowanego dostawcy węgla. I widzimy tu, że w tym województwie mamy tutaj kilka punktów, w którym to jest dostępne, ale w każdym województwie takich punktów jest co najmniej kilkadziesiąt. No to zobaczmy inne województwo. No na przykład zachodniopomorskie. No i znowu tutaj wybieramy i okazuje się, że jest tylko jeden jedyny skład, którym jest dostępny właśnie ten węgiel. Chodzi o ekogroszek karlik, tak, luzem. Tylko w jednym punkcie mamy dostępny ten węgiel, tak? No to wybierzmy jeszcze jakieś inne województwo, no na przykład warmińsko-mazurskie, też północ Polski i znowu KDW. I tu mamy zaledwie trzy punkty, więc widzimy, że to nie we wszystkich punktach można zakupić taki węgiel, choć tutaj jest na zielono dostępny, tylko w kilku nawet na województwo, tak? No, weźmy inny węgiel, usunę ten, kontynuuj zakupy. No, retopal. Skoro tutaj nie ma karlika już wszędzie, no to zobaczymy, czy jest retopal. Nadal pisze tutaj dostępny, jak byk pisze na zielono dostępny, więc wrzucimy go do koszyczka i zobaczymy, jak to wygląda z kolei z retopalem. No i znowu tutaj trzeba powpisywać kody, ale nie będziemy tego robić. Wybieramy znowu województwo, no i znowu kujawsko-pomorskie. No i zobaczymy, w ilu miejscach. Znowu to samo. Też mamy tylko w kilku miejscach dostępne, więc wybieramy inne województwo, też na północy, warmińsko-mazurskie. Tu mamy trzy punkty, w których jest dostępne. 3 KDW. No to jeszcze wybierzemy inne województwo, północne, zachodnio-pomorskie. I tu jest to samo. Też mamy zaledwie jeden skład, gdzie jest ten węgiel dostępny. Ale przecież tutaj, jak byk, jest napisane dostępny, zielono. Wszędzie jest na zielono. No nie inna sytuacja jest bardzo podobna. Jest na przykład z groszkiem. No obecnie tutaj jest brak towaru, ale wtedy, kiedy był na zielono, świecił na zielono, sprawdziłem to, nie było go na terenie województwa śląskiego, tylko w kilku punktach. Chociaż tutaj na Śląsku jest tych punktów kilkadziesiąt. Nie liczyłem ich, ale na pewno coś około 30 lub więcej. Podobnie jest z groszkiem 525 z Mysłowice Wesoła. Również brakuje tego towaru. W tej chwili jest go brak, no ale tak mówię, wtedy kiedy on jest dostępny i świeci się na zielono, jest napisane dostępny jakby, no to tak mówię, na Śląsku nie da się go dostać. Ale uwaga, tutaj na Śląsku można kupić przecież taki węgiel na kopalni. Więc zadzwoniłem na kopalnię.
Dzień dobry, dzień dobry, Drobnicowa. Tak. Ja chciałam zapytać, jak jest sprawa węgla? Czy można podjechać ciężarówką, kupić 2 tony węgla? No można kupić, można. Można podjechać, ale sprawa się. Aha, czyli nie ma jakiegoś problemu w tej chwili z kolejkami czy z czymś? Nie ma, za czym pan chce wjechać. Ja bym chciał ten ekogroszek, ten groszek. Dobra, ale teraz cena, bo... 1120. Aha, no ale ten jest ten kod rabatowy tam na PGG, nie? Ale to my się nie interesujemy tym kodem, raczej PGG, bo my tutaj mam wagę drobniczową na gotówkę i na deputat. A co tam z PGG oferują, to my na to nie patrzymy. Ja mam parę kilometrów do kopalni. No to może pan podjechać teraz, mówię, zarejestrować, ale grosze wtedy kosztuje 1120. No ale to jest jakoś, niech się pan nie obraża, ale chore to jest, no bo przecież kopalnia musi ten samochód wynająć, żeby zawieźć to do KBW i tam jest za 900, a ja przyjeżdżam sam osobiście, odbieram bezkosztowo i płacę więcej. To... Ja nie mam pojęcia, że na jakich to zasadach działa, no nie wiem, no. Mhm. Ale to, ja mam pytanie, zgłaszał tu ktoś do was, bo chodzi o to, żeby to może, no nie wiem, może to jeszcze nie odkryli, że to jakiś błąd jest tu w systemie. Tak, no był tu jakiś jeden kierowca też pytał, ale chyba dzwonił też o to internetowo. Żeby chciał, bo chyba jakaś promocja jest, ale my się tym nie zajmujemy, my nie wiem, w ogóle. Ale do kogo można zgłosić ten problem, nie wiem, bo... Nie mam pojęcia, nie powiem panu. No. Dobra, dziękuję. No proszę. No i co my tu mamy? Ewidentnie nierówne traktowanie klientów, no bo ten klient, który kupuje bezpośrednio na kopalni, podjeżdża swoim samochodem, nie naraża kopalni na dodatkowe koszty, ma o 200 zł drożej niż ten, który kupuje ten sam węgiel, dokładnie taki sam, o 200 zł taniej. Samo w sobie jest to nawet nielogiczne, ponieważ kopalnia musi ten węgiel zawieźć od siebie, wynajmując jakiś transport, płacąc za ten transport, do punktu KDW, nieraz odległego o kilkadziesiąt kilometrów, tutaj na Śląsku, o tym mówię. No i zapłacić za ten transport. Poza tym taki sprzedawca w KDW, w tym składzie, no przecież on nie może pracować za darmo i nie pracuje za darmo, tak? On też musi zarobić, więc... On zarabia na tym węglu, więc z pewnością ma z jakimś rabatem, z jakąś marżą handlową sprzedany ten węgiel. Nie wiem z jaką, w jakiej cenie kopalnia sprzedaje ten węgiel tym składom KDW. Czy za 800 zł, czy za 700 zł nawet. Ile oni mają na tym marży? 100-200 zł, myślę, że to jest minimum. A więc z tego wnoszę, że ten węgiel stanieje. Ale o tym jeszcze za chwileczkę, natomiast... Tutaj bym chciał zauważyć, że ta sprawa nierównego traktowania klientów nadaje się wręcz do UOKiK, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No bo nie jest to zgodne chyba z przepisami handlowymi, jakie funkcjonują w tym kraju. No i na koniec ta prognoza cenowa. Myślę, że w krótkim czasie nie podejmuję się powiedzieć, co się stanie w najbliższych dniach, czy może nawet tygodniach, ale jestem przekonany, że węgiel stanieje. W ciągu kilku najbliższych miesięcy. Też nie jestem w stanie określić kiedy, więc nie powołujcie się na moje prognozy, bo nie jestem wróżką, zębuszką, tylko próbuję jakoś wyprognozować na podstawie tego, co widzę na rynku. Na rynkach międzynarodowych ten węgiel ostatnio trochę spada, jakoś nie chce iść w górę, teraz chyba wynosi cena aktualna coś koło 115-116 dolarów za tonę, ale jest w wyraźnym trendzie spadkowym. Natomiast u nas, tak jak powiedziałem, skoro kopalnia jest w stanie sprzedawać ten węgiel do KDW za 700-800 zł, no to przecież o wiele bardziej opłacałoby się jej, nie ponosząc kosztów transportu, tutaj na Śląsku przynajmniej, sprzedawać to bezpośrednio ludziom, prosto z wysypu, no też za 700-800 zł, plus mają dodatkowy bonus, że nie muszą tego transportować. Bo klient podjeżdża swoim własnym samochodem i nie trzeba tego wozić do KDW i potem z powrotem do klienta, robiąc kółko kilkadziesiąt kilometrów, czasem nawet może i więcej. Ale tu jeszcze na koniec, żeby nie było tak wesoło, a może właśnie, żeby było wesoło, taka wisienka na torcie. Otóż zamówiłem w KDW, znaczy w PGG, 2 tony węgla grubego i dostałem maila, że on jest do odbioru w KDW. Tu jest ten mail. No tu macie podstawowe informacje, numer zamówienia, kiedy, gdzie i tak dalej, adres tego punktu KDW, no i taka informacja, że więcej o tym uzyskasz informacji tutaj, kiedy klikniesz ten link. Więc klikamy ten link. I naszym oczom ukazuje się oczywiście dokładne miejsce tego punktu, adres jego, nawet godzinę otwarcia i różne inne informacje.
przeciągniemy myszką troszkę na dół i tutaj na samym dole zobaczymy małymi literkami, co napisano. Naszym pięknym oczom ukazuje się taka informacja. Cena za transport z PGG do KDW wynosi 141 zł i 45 groszy. Tutaj na Śląsku. A tymczasem na stronie internetowej PGG właśnie tutaj na podczas zamawiania tego węgla mamy wyraźnie napisane, znowu jak byk, dużymi literami, że nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów ani opłat związanych z transportowaniem tego węgla z kopalni do punktu KDW. No tu jest jeszcze dodatkowa informacja, cena za transport z KDW do klienta od 6 do 10 zł za kilometr brutto. No to rozumiem, ale tej informacji nie mogę zrozumieć. To tyle dziś o węglu. Mam nadzieję, że było ciekawie, bo robi się coraz ciekawiej. No a ludzi zapobiegliwych i inteligentnych, takie osoby, zapraszam do nowej serii, nowej, ale już od jakiegoś czasu trwającej, w której zwykły taki górnik jak ja i zwykły taki katolik świecki jak ja opowiada o tym, jak czytać, no i czytam oczywiście Ewangelię ze zrozumieniem. Zapraszam serdecznie i szczęść Boże. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli ktoś coś wie o tych cenach, po jakich kopalnia sprzedaje punktom KDW swój węgiel, to niech da dyskretnie znać. Redakcja @telewizjatychy.pl.